Witam was bardzo serdecznie, jestem Askan i dzisiaj sobie pogram w The Forest. Dzisiaj na odcinku coś spróbujemy zaprojektować. W ogóle zobaczcie sobie mój balkonik, jak teraz ładnie wygląda. Tak się pięknie prezentuje. Tutaj jeszcze nie wiem, zrobię sobie takie zejście chyba i zrobię tutaj jednak port. Doszedłem do takiego wniosku. No i tak, odnośnie tego, tutaj wszystko. Z tą rzeczą zaraz coś pokażę ciekawego, co mamy niby zaprojektować. Już chwila tylko pozbieram, bo szkoda. No jeszcze tutaj chyba wszystko. A jeszcze tutaj jeden. Dobra, ile mamy nasion? 54. Zjedzmy tego trochę, uleczmy się. Dobra. Trzeba uzupełnić sobie zapasy nasion, żeby nie było. Ile mam? 62. No. Max i tutaj 63, dobra, nieważne, starczy na razie. Katankę sobie weźmiemy. No i teraz patrzcie. Takie cacko wybudowałem. Zaraz tam podejdziemy. Ogólnie tak sobie siedziałem, internet mi zabrali, nie miałem przez cały dzień internetu. A raczej przewody się spaliły, musiałem czekać, aż naprawią. Więc mówię, kurczę, nie mam w co grać. W The Forest sobie weszłem, tak zero pomysłów, nic. I tak, no, bym sobie obejrzał jakiś film, no i tak odnośnie filmu. Tutaj powstanie sobie taki zamek, dosyć spory. Wolno mi stąd. Jest tutaj parę niedogodnień, ale to spróbuję naprawić sobie. Właśnie, a mianowicie to, że nie mogę tutaj sobie wejść, normalnie tylko muszę podskoczyć. Tutaj nie wiem, coś się zbugowało ogólnie. Jest takie, o. Jak próbowałem budować. Inaczej z tego nie dało się, naprawdę próbowałem. I to jest jedyne najlepsze rozwiązanie z tego, co wyszło. Ale do tego będę miał tak, że tutaj sobie zrobię awaryjne zejście. Albo wejście. Schody tutaj gdzieś poprowadzę, gdzieś tam pójdą w dół. Tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobię, bo próbowałem już budować tutaj i nie wychodzi. Nie sięga, za wysoko jest. Zobaczcie zresztą sami. Czekajcie. Na podstawie na przykład tego. To jest najwyżej, więc to tak trochę mało. Bym musiał zrobić jeden podest i zrobić następny. Coś z tym jeszcze wykombinuję. A na razie to sobie tak otoczę to całe. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. O, udało się. Najbardziej bałem się o to, że tutaj to nie wyjdzie, ale jednak. Przyda się okienko. I tutaj. Coś mi tu tupie. Pode mną. Synek! Fajnie, że mogę naprawić w sumie. Czekajcie, tutaj sobie zrobimy wejście. Trzeba się ich stamtąd wyzbyć. Won! Wyłaź stamtąd! Chodź tu! Jak on się tu dostał? Aha, to go zmiotło. Tylko, że teraz... Czy ja naprawię sobie to? No dalej biegasz. Zostaw to, nie twoje. Umieraj. Dobra, teraz to jakoś muszę naprawić sobie w sumie. Aha, no i tutaj też nie mogę sobie wejść swobodnie. Zaraz poprawimy te schodki. No kurde. Są do bani. Chciałbym to naprawić jakoś, tylko jak? O, gdzieś tu było przed chwilą. O, jest. No to jest jedno, o ja, aż się zacięło. Co to było? Dobra, mniejsza, to jest jedno, a drugie? Tutaj coś biega, pod spodem. A, lepiej tego nie, bo tam jest ten, ławka i nie mogę mnie zniszczyć w ogóle. Próbowałem dynamitem, też nie działało. Więc nie działa to. Dobra, chyba dobrze wygląda. Okienko jest, jedno.
Zróbmy sobie tutaj może drugie. Tutaj trzecie. Tutaj musi być, żebym miał widok na swoją osadę. I teraz wejście. Jedno... Aha, wiem co zrobię. To wejście zaraz, przejdziemy do wejścia. Ej, nie chcę tutaj... O tak, takie coś. Czy może za blisko? Jak tam jest? Jedno przerwy i okienko. Więc tutaj też musi tak być, tak samo. Jedno przerwy i okienko. Tutaj sobie też damy okno. Tutaj też. Tutaj i teraz tak, wejście. Tutaj będzie wejście. Tu okno i tu okno. I tutaj by było kijowo mieć okienko. Więc damy tutaj. I tutaj. Trochę dużo tych okien. Ale będzie przynajmniej... Będę miał pogląd na każdą stronę. Teraz tak, schodki. Te schody będą odpowiednie. Zawsze działają. Trochę krzywo. Jeszcze trochę pokręcimy. O, teraz chyba będzie dobrze. Cyk. Oj. Tu są drzwi chyba. Żeby nie było za wysoko, ani za nisko. Bo znowu nie będę mógł wchodzić, ale chyba... Chyba teraz jest dobrze. Tak, myślę, że będzie dobrze. Będzie idealnie. Będę mógł sobie swobodnie wchodzić. 11 bol drewna. Tu jest w miarę równo. Tutaj troszkę brakuje, ale tego nie poprawię. Teraz nie wiem jak nawet. Znaczy, no nie da rady. No. Musiał całą konstrukcję zmienić w sumie. Tu się da jakieś tam ściałki działowe, ścianki działowe. Porobi się tutaj parę pokoi. I teraz jeszcze tutaj odnośnie wejścia na mój ala taras. Gdzie? Odtąd bym musiał zacząć w sumie. Tylko tak, najpierw to może tak. Skasujmy. Jedno. Drugie. Oj, tutaj już mi trochę nie pasuje. To da radę zrobić. Spokojnie. Co to? No chyba cię! Spadaj. To się połączy? Tak, chyba się połączyło. Mniej więcej. Tak. I teraz tu może zrobimy sobie... Może dotąd aż. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Belek, czyli trzy... Dobra, ale będzie łatwiej mi symetrię wyliczyć w sumie. Jak to teraz się prezentuje? Trochę krzywo, nie? Ciutkę. Trzeba to poprawić. Kurde, to nie będzie takie łatwe, jak się wydaje. Dobra, połączmy to jeszcze raz. Pociągnijmy to do tego elementu. Jeszcze tutaj do tego. Raz, dwa. Ojej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i połączmy to w sumie. Jak to wygląda? Tu musi być środek, znowu krzywo. Czyli tu muszę o. Cyk i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz musi być dobrze. Oj, chyba się to postawiłem, no. Niżej. Dobra, stoi. Tam se pajęczek niech idzie. To będzie dobrze. No i teraz... No, tak średnio bym powiedział. Kurczę. Cyk. 3, 6, 7. Teraz jest prosto. No, nie do końca. Jeju, jakie to trudne.
Dobra, i tak już musi być. Już się nie będę w to bawił. Jest za dużo roboty. No nie, jeszcze krzywą ściankę postawiłem. Naprawdę? Nie, tak nie może być. Tu się połączyło, tam się nie połączy? Nie, 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 nie. Nie! Dobra. To było głupie, co zrobiłem. A najgorsze jest to, że nie da się cofnąć tego całego chyba. Będę musiał lecieć teraz i tak każdą ściankę cofać. No chyba ich... Ilu to mi idzie? Ej, no co wam dolega? Zresztą nie wszyscy na mnie się wzięli, no. A nie jest tak źle, myślałem, że będę musiał się męczyć, że na przykład jedną ściankę zniszczę, a drugiej nie. Ale dobra, jakoś powolutku się to ogarnie. Jeszcze troszeczkę. Dobra. To muszę cofnąć. I teraz się połączy te dwie ścianki. Powinno przynajmniej. Stykają się, czy się nie stykają? Chyba się stykają. Dobra. Tak, chyba będzie dobrze. Oby. Drzwi. Dalej czuję takie trochę krzywe. Nie no. Krzywe, ewidentnie. Zamiast to iść prosto. A może to jest moje tylko złudzenie? Krzywo jest, jest krzywo. Ojeju. Ale zaraz to naprawię, dam radę. Najpierw stąd dobrze tylko zacząć. Cyk. I teraz tak, tutaj. No i oby to się tak teraz udało za pierwszym strzałem. O, raczej wątpię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co jeszcze raz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie. Tylko czy ja to teraz... Ładnie połączyłem? Nie, brzydko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mam. I tak musi być. Cyk. Cyk. No lepiej. Tylko, że... Jest ładnie pociągnięte, to lepiej to wygląda w sumie. No zobaczcie, tutaj taki odstaje taki kawałek, a to jest ładnie zrobione. Kurde. Jest o wiele trudniejsze niż się spodziewałem, ale mogę zrobić chociaż tylko jedną ściankę tą usunąć. Cyk. No i problem z głowy, bo w sumie będą wyglądać teraz tak samo. No nie, jeszcze nie. To musi być idealnie. Pół godziny na tym spędzę, ale musi się udać. No. Tak musi zostać. Nie, no nie może być tak. No nie, no nie, no nie, no. Jakie to jest trudne. To musi być ładnie, równo, perfekcyjnie wykonane. Jeszcze kawałeczek. Teraz? Teraz za to tu wystaje. Wiem, w czym tkwi problem. Odnośnie... Więc... Tego, że ta ścianka jest trochę bliżej od tej, ta jest bardziej wysunięta. I dlatego tak to mi się wydaje. Więc to już tak zostanie, przykro mi. To już tak będzie musiało zostać niestety. No ale... Może, może. Dobra, jest ok. W końcu udało się.
Wejdźmy sobie. Może tutaj damy okienko. Cyk, jedno. Tutaj takie ładne drugie. Żeby widzieć. No i teraz to. To jest najgorsze. I też już mam na to pomysł, żeby nie haczyć, żeby nie musiał poskakiwać. Mianowicie te schodki. Cyk. Trochę za daleko. Cyk i po ziemi. Jest ok. Myślę, iż będzie pięknie. Chociaż... jakby tak... nie, dobra, nie będę kombinował. Co za dużo, to niezdrowo, teraz ładnie to wygląda. Oczywiście lampę bym musiał sobie gdzieś ładnie postawić. Czy tutaj... postawicie? Bo może tutaj na moście... aha, muszę podskoczyć, oczywiście. Może tak, na tym tarasie, o. No, czemu by nie? Tylko teraz bym musiał symetrycznie do tego tutaj postawić. Że to się jakoś zgadzało. Ono się tam trochę patrzy w tą stronę. To jest faktycznie żmudna robota. O. Teraz ok. Teraz mi się widzi jedno i drugie. Jest ok. Jedna pochodnia i druga. Mamy to. Ok. Mamy pochodnie. Mamy zaprojektowane. Nie wypadnę, nie wypadnę. Ładnie to wygląda. Nie będzie tam ten pająk po raz. Mam nadzieję, że mi nic tam nie rozwalił. I uważam, że powinienem się zabrać jeszcze za to zaprojektowanie. Ale to już nie w dzisiejszym odcinku, bo to już masakrycznie dużo czasu poświęciłem na to projektowanie. Tutaj sobie tylko wezmę, przyniosę aż 10, ojej. 10 bal drewna, porobimy to sobie. Tutaj chciałbym jeszcze jakieś takie wejście, takie ładne na to, ale to zobaczcie, nawet tak nie wskoczę. No właśnie, nie da się. Próbowałem na parę różnych sposobów. No nie da się, no. Nie wskakuje po prostu. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ogólnie ten plan. Może macie jakieś zastrzeżenia albo jakieś informacje ciekawe, żebym zrobił coś ciekawego tutaj. Pomysły, może drugie piętro? Nie, drugie piętro chyba nie. Jedno starczy, tak mi się wydaje. A jeżeli przyjdzie potrzeba, to się nawet drugie zrobi. Więc piszcie śmiało w komentarzach. Te schody chyba będą się poprawić jeszcze troszeczkę, bo są krzywo. A no, są krzywo. To zaraz poprawię po odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!